Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi. Pierwszy list Jana, trzeci rozdział, werset pierwszy. Nowe narodzenie. Gdy posiadamy własne dzieci, kochamy je. Stwórca włożył w nas miłość do naszych dzieci. Obok miłości pomiędzy mężem a żoną nie ma mocniejszych więzi niż te między rodzicami i ich dziećmi. W dzisiejszym wersecie czytamy, że Bóg uczynił nas swoimi dziećmi. Dlaczego tak się dzieje? Dziecko powstaje przez poczęcie, a przychodzi na świat przez poród. Podobnie dzieje się w przenośni ze stanem stawania się dziecka Bożego, że ze staniem się dzieckiem Bożym. List Jakuba objaśnia nam, że wierzący zostaje zrodzony przez słowo prawdy, jak mówi list do Jakuba, pierwszy rozdział, 18 werset. Apostoł Piotr natomiast pisze w swoim pierwszym liście: Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wszelkiego i wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Tak mówi pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci werset. Nowe narodzenie, przez które człowiek staje się dzieckiem Bożym, jest dziełem Bożym. Nie zależy od naszego pochodzenia lub urodzenia, gdyż wtedy wielu ludzi byłoby poszkodowanych. Również wielkie czyny społeczne lub religijne nie uczynią z nas dzieci Bożych, ani też wpływ, który inni na nas wywierają, choćby popychali nas w dobrym kierunku. Nie jest w stanie uczynić nas dziećmi Bożymi. Możemy to przeczytać w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, 13 werset. Natomiast narodzenie na nowo dokonuje się tak, że zostało to wyrażone, porównując to do tego, aby porównać z urodzinami. Czyli nowe narodzenie dokonuje się tak, jak zostało wyrażone i wyraźnie napisane w Ewangelii Jana 1,12. Tym zaś, którzy Go przyjęli, to znaczy Jezusa, dał prawo, kto? Bóg dał prawo, stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Nic nie może uczynić naszego życia bogatszym, szczęśliwszym i tak pełnym sensu, jak świadomość bycia dzieckiem Bożym, poznanie wszechmocnego Boga jako swojego Ojca i kroczenie według Jego woli.